Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopostne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, znajdujemy się przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To jest jedyne sanktuarium w Ostrowie Wielkopolskim. I kochani, Miłosierdzie Boże, coś wspaniałego. Tutaj możemy przyzywać miłości miłosiernej Boga. Tu możemy przychodzić obciążeni naszymi grzechami, słabościami, zaniedbaniami, wiedząc i wierząc w to, że Bóg te słabości i grzechy nam odpuści. Dzisiejszy temat, tradycje modlitwy. Narodziła się taka świecka tradycja, która mówi, że modlić mogę się w domu, w górach, na powietrzu, na spacerze. Wcale nie muszę chodzić do kościoła. Mówią ludzie, czasami źle się czujemy w kościele, widząc starsze panie, które obgadują, widząc tego księdza, który po raz kolejny zanudza na kazaniu, słuchając ciągle tego samego, te same znaki, te same postawy, to wszystko jest nieatrakcyjne. Przecież mogę pomodlić się w domu. Owszem, mogę modlić się w domu, mogę modlić się na spacerze i na powietrzu, ale kochani, tylko w kościele w pełni będę uczestniczył w najpiękniejszej modlitwie, komunii z Jezusem Chrystusem, komunii realnej, substancjalnej, bo przecież przyjmując ciało Chrystusa, wierzę to, że spożywam Jego ciało. I nie jest to wymysł Kościoła, by spotykać się we wspólnocie na modlitwie. Przecież samemu Bogu spodobało się, by człowiek wśród oddawał mu cześć i chwałę w zgromadzeniu liturgicznym, gdzie dwaj lub trzej zebrani są w imię moje, powie Jezus Chrystus, tam ja jestem obecny pośród nich. Dlatego spotykamy się w zgromadzeniu liturgicznym na mszy świętej, która jest pełnią, szczytem, centrum życia chrześcijańskiego, tak powią ojcowie soborowi. Tradycje modlitwy. Tradycje modlitwy to działanie, w którym wierzymy, Duch Święty oświeca Kościół, daje mu wszelkie potrzebne dary, umacnia go, ożywiając naszą wiarę, ożywiając również modlitwę, pogłębiając tę modlitwę. Modlimy się w Kościele rzymskokatolickim do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Pomaga nam również w modlitwie Maryja. Możemy przyzywać tej, która tak blisko była Pana Jezusa, wierząc, że nas rozumie, że uprosi nam u swojego ukochanego, umiłowanego Syna potrzebne łaski. Zanosimy również nasze modlitwy przez osoby, które zostały uznane przez Kościół, Urząd Kościoła za święte, czyli osoby beatyfikowane lub kanonizowane. W końcu mówi się w tradycjach modlitwych, że rodzina jest początkiem, w którym następuje wychowanie dziecka w wierze i w modlitwie. Właśnie w rodzinie dziecko nabywa pierwszych sygnałów, jak się modlić. To rodzina pokazuje, jak robić znak krzyża, to w rodzinie to dziecko wzrasta. Kochani, na zakończenie, mówiąc o modlitwie, wyobraźmy sobie, patrząc na te drzwi, wyobraź sobie swoją modlitwę. Bóg chce z tobą rozmawiać, ale porozmawia tylko wtedy, gdy otworzysz drzwi swojego serca. Mówi Jan w Apokalipsie, obyś usłyszał pukanie Jezusa Chrystusa. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jezus Chrystus jest tym, który puka do drzwi twojego serca, ale wyobraź sobie, że klamka od tych drzwi jest tylko po twojej stronie. Chrystus nikogo nie zmusza do modlitwy, do wiary.
On raczej zaprasza, delikatnie coś sugeruje. To ty możesz otworzyć klamkę do tego, by wejść w pełnię wiary, by wejść w pełnię modlitwy. Amen. Cześć Boże, mam na imię Paulina i dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami swoim doświadczeniem wiary i modlitwy. Codziennie odsłuchując tych rekolekcji słyszymy: wiara zaraża, nie oglądaj, bo się zarazisz. Może niektórych to drażnić, ale mnie skłania do tego, by zastanowić się nad tym, skąd tak naprawdę moja wiara się wzięła. I każdego dnia uświadamiam sobie, że też zostałam nią zarażona. No właśnie, ale jak to się stało? Bo przecież nie wzięła się znikąd. Wszystko zaczęło się w kościele. Wtedy moi rodzice pierwszy raz przynieśli mnie do Boga, aby udzielić mi sakramentu chrztu. W tym momencie Pan Bóg zasadził w moim sercu maleńkie ziarenko, ziarenko wiary i pozostawił je, by ktoś je pielęgnował. Byli to moi rodzice, moi dziadkowie, moi najbliżsi. Ale Pan Bóg nie pozostawił nas samych, ponieważ cały czas czuwał nad tym, aby to ziarno wyrastało w dobry owoc. Wszystko zaczęło się w domu. Moi rodzice swoją miłością i troską spowodowali, że to ziarenko pękło. Pękła twarda skorupa i otworzyłam się na poznawanie Boga. Pamiętam moje pierwsze modlitwy w domu, kiedy wieczorami siadałam, klękałam przy łóżku razem z mamą lub babcią. I wtedy mówiłam modlitwę do anioła stróża i taką regułkę, aby mama, tata, babcia, ja byli zdrowi, szczęśliwi, żyli długo i szczęśliwie. To była taka moja dziecięca modlitwa, bardzo spontaniczna, ale pamiętam ją do dzisiaj. Wtedy jeszcze wyglądało to tak, że Pana Boga prosiłam o jedno, o drugie, o trzecie, czasem dziękowałam Mu za coś. Bywało, że mówiłam: Panie Boże, dlaczego? Dlaczego coś się nie udało? Taka prosta, dziecięca modlitwa. Ale ona uczyła mnie już wtedy wiary, ponieważ kierowała moje myśli ku Bogu. Wiedziałam, że poza rodzicami, poza tymi, którzy są obok mnie, jest ktoś jeszcze. Niby daleko, a jednak bardzo blisko. I wtedy przyszły pierwsze lata szkoły. Przygotowanie do pierwszej komunii świętej, kiedy już troszkę bardziej poznawałam Pana Boga na lekcjach katechezy. Ale też przez doświadczenie innych osób, ponieważ jako małe dziecko uczyłam się patrząc. I właśnie tak się zarażałam, przez patrzenie na innych. Bardzo pamiętam jedno trudne doświadczenie z dzieciństwa. Dla dziecka chyba dramatyczne. Możliwe, że ono nie miało takiego wymiaru dla moich rodziców. Ale skradziono nam samochód i zostałam z rodzicami daleko od domu, w lesie. I mam do dziś zapisany w głowie obraz małej Paulinki, która klęka na ulicy i rozpaczliwie płacze i krzyczy: Boże, dlaczego? I dzisiaj, kiedy o tym myślę, widzę, że już wtedy jako małe dziecko miałam świadomość tego, że jest Pan Bóg. Jest Pan Bóg, który rozumie więcej niż ja, który może dopuścić trudne doświadczenie, ale wtedy raczej to było oskarżenie w jego kierunku. Dopiero po latach zrozumiałam, że to ten dziecięcy krzyk wyrażał wiarę, która już wtedy we mnie dojrzewała. To małe ziarenko, które zasadzone było w moim sercu, rosło i dojrzewało. Wiara dziecka, wiara moja, kiedy byłam dzieckiem, w Boga, przenoszona była na obraz rodziców. Jacy byli dla mnie rodzice, taki był Pan Bóg. Jestem jedynaczką, dlatego nigdy niczego mi nie brakowało i byłam oczkiem w głowie rodziców. I też tak traktowałam Pana Boga, że jestem dla Niego najważniejsza. I tak naprawdę niczego on mi nie może odmówić. Stąd czasem bunt, kiedy coś po prostu nie wychodziło. Jednak później, kiedy już stawałam się coraz bardziej dorosłą dziewczyną, zaczynałam dostrzegać, że modlitwa to nie tylko prośby. Już nie przychodziłam do Pana Boga z listą życzeń, jak do złotej rybki, ale zaczęłam z Nim rozmawiać. Nie nauczyłam się tego z książek. Ale po prostu trudne doświadczenia skłoniły mnie do tego, by przy Bogu usiąść i przy Nim pomilczeć. I wtedy odkrywałam, że z Nim można rozmawiać również tak, właśnie w milczeniu. Bardzo ważnym etapem w wzroście mojej wiary, w jej dojrzewaniu, był czas szkoły gimnazjalnej i szkoły średniej. W gimnazjum zobaczyłam moje koleżanki, które żyły inaczej niż ja.
przynależały do wspólnot modlitewnych, do oazy, chodziły na wieczorne czuwania do kościoła. Ja byłam od tego daleko i zastanawiałam się, dlaczego? Co tak naprawdę mnie zatrzymuje? I wtedy zrozumiałam, że zapatrzenie w siebie, ponieważ wszystko wychodziło mi dobrze, byłam dumna z tego, kim jestem, co mam, co robię i nie potrzebowałam Pana Boga osobowo. Wiedziałam, że będę się modlić, by być dobrym chrześcijaninem, by być dobrym człowiekiem, ale tak naprawdę chyba nie potrzebowałam Jego działania, bo wszystko wychodziło mi, wszystkim radziłam sobie sama. Kiedy poszłam do liceum, Pan Bóg przygotował dla mnie wielki prezent, ponieważ spotkałam tam ludzi, którzy odwrócili mój wzrok od siebie i nakierowali na Niego, na Boga. Wtedy zobaczyłam, czym jest autentyczna wiara, czym jest wiara niepozorowana, nieroszczeniowa, czym jest wiara w Boga, w przyjaciela, który jest zawsze obok. Pan Bóg pozwolił mi doświadczyć życia we wspólnocie i dziś z sercem naprawdę wolnym mogę powiedzieć, że to wspólnota pomogła mi dojrzeć do tego, by poznać, kim jest Pan Bóg i jak się modlić. Dziś wiara jest dla mnie siłą do życia. Nie wyobrażam sobie siebie bez Boga, którego mam w sercu. Nie wiem, jak wyglądałoby moje życie dzisiaj, gdyby kiedyś, 23 lata temu, Pan Bóg nie zasadził w moim sercu tego małego ziarenka, które dziś owocuje, które owocuje wiarą, ponieważ chcę wierzyć. Chcę wierzyć i chcę zarażać wiarą innych. Bywało, że moje życie wiarą przykrywane było przez ciemne chmury, że Pan Bóg stawał się dla mnie kimś bardzo odległym, kimś, z kim nie chcę rozmawiać, bo zsyła na mnie, tak rozumiałam to, zsyła na mnie cierpienie. On dopuszcza do tego, bym ja cierpiała. Jak to możliwe? Bóg, który jest miłością, pozwala, bym ja cierpiała, bym płakała, by płakali moi najbliżsi. Zupełnie go nie rozumiałam. Jednak właśnie wspólnota, wspólna modlitwa pokazała mi, że wiara w Boga to także otwieranie się na trudne doświadczenia. I chyba tak naprawdę, dotykając trudu, poznaje się prawdziwą twarz Boga. Ja doświadczyłam w swoim życiu Chrystusa, który umarł za mnie na krzyżu. Pokazał mi mój grzech. Spojrzałam na Niego i zobaczyłam, jaka jestem naprawdę, że nie jestem idealną Pauliną, której wszystko się udaje, która zawsze musi robić wszystko najlepiej. Zrozumiałam, że nie daję ludziom tego, co jest najcenniejsze. Nie dawałam ludziom Boga, dawałam im siebie. Właśnie dzięki doświadczeniu wspólnoty, dzięki przypatrywaniu się innym osobom, które się modlą, które potrafią spędzić godziny w ciszy przed Chrystusem, zapragnęłam także wierzyć i modlić się jak oni. I od tej chwili moje życie bardzo się zmieniło. Dzisiaj wiara jest dla mnie darem, który zaczynam rozpakowywać. Nie mogę powiedzieć, że rozpakowałam go do końca. Ta roślinka jeszcze nie do końca wykwitła. Nie wiem, jaki będzie jej owoc. To wie tylko Pan Bóg. Ale dzięki temu, że wierzę, mam nadzieję, że będzie to owoc dobry. Że będzie to owoc, który przyciągnie też oczy innych. Że nie zobaczą we mnie mojej doskonałości, ale to, jak wierzę i że warto zaufać Panu Bogu we wszystkim i powierzyć Mu swoje życie. Kiedyś myślałam, że modlitwa to tylko pobożne regułki wypowiadane w kościele, ponieważ tak mnie uczono w domu. W domu widziałam mamę, która modli się w kościele, babcię, która odmawia modlitwy z książeczki. Ale dzisiaj staram się doświadczać tego, by moja codzienność była modlitwą. Tego, bym pracując modliła się, tego, bym ciesząc się sprawiała, że to jest modlitwą, by radość była modlitwą, by modlitwą były moje spełnianie moich zdolności, kiedy maluję, by to była modlitwa, kiedy piszę, by to była modlitwa, kiedy pracuję z dziećmi, by to była modlitwa. Nie dlatego, że w tym momencie będzie przy mnie modlitewnik, ale intencja, by to wszystko ofiarować Panu Bogu, by wszystko, co robię, miało przynieść Jemu chwałę, nie mnie. I właśnie dziś mam w sobie takie wielkie pragnienie uczynienia swojej codzienności, swojego życia wiarą w codzienności modlitwą, by modlić się zawsze.
Na zakończenie chciałabym pokazać Wam tak troszkę obrazowo, czym dla mnie jest wiara. Może będzie to nawet bardziej wymowne niż wszystkie te słowa, które gdzieś padły przed chwilą. Taka jest moja wiara, jak jedna mała kropelka. Kropelka wody, która w rzeczywistości znaczy bardzo niewiele. Ale kiedy jest wierna i spada ciągle w to samo miejsce, potrafi w najgłębszej skale zostawić trwały ślad. Tak samo jest z modlitwą. Kiedy jest wierna, trafia do Boga, choćby była niewielka. Wiara jest też jak ten mały płomyk, niby niewielki, iskierka. Tak jak proste słowo modlitwy czy myśl skierowana do Boga. Ale jeżeli podda się działaniu Ducha Świętego, nie będzie bało się wystawić na wiatr, by on go rozdmuchiwał, ten mały płomyczek może stać się wielkim płomieniem, który rozpali najbardziej twarde serce i roztopi każdy lód. Wiara jest także okazywaniem miłości. Nie wiem, czym byłaby moja miłość do Boga bez wiary i bez modlitwy. Serce w rzeczywistości fizycznie nie może zwiększyć rozmiarów, ale kiedy popatrzymy na nie z perspektywy wiary, z każdym swoim uderzeniem może stawać się większe i kochać bardziej. Ja wierzę, że dzięki modlitwie uczę się kochać. Jednak w życiu nie zawsze jest tak samo. Zdarza się, że pojawiają się chmury. Wtedy jest szaro. Niebezpiecznie, tracimy grunt pod nogami, słabiej widać horyzont. Jednak dla mnie chmury w życiu wiarą są także zwiastunem nadziei, bo wierzę, że tak jak po pochmurnej pogodzie wyjdzie słońce, tak samo w momentach, kiedy wydaje mi się, że Boga nie ma lub jest bardzo daleko, stanie się On mi bardzo bliski. Kiedyś powiedziałam, że modlitwa jest drogą do tego, by wierzyć, że wiara jest owocem modlitwy, a owoc powstaje z kwiatu. Właśnie tym kwiatem jest modlitwa i chciałabym, żeby moja modlitwa była takim kwiatem, który kiedyś zamieni się w piękny owoc. Jeżeli ktoś spacerował kiedyś w sadzie, wie, jak piękne są kwiaty na drzewach jabłoni. Z nich mogą być dorodne owoce. Jednak trzeba na to czasu. Ja ufam, że moja modlitwa jest teraz tym kwiatem. Jeżeli dołożę do niej swoją silną wolę i będę wierna, wtedy będę mogła ze spokojem umierać i powiedzieć: Panie Boże, wierzę, że na mnie czekasz, że jesteś. Nie będzie wtedy żadnych wątpliwości. Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopostne.